Akcja Bezpieczny Weekend, Wielkanoc 2014, zarówno na drogach powiatu radomskiego, jak i całego Mazowsza, była prowadzona od Wielkiego Piątku do poniedziałku wielkanocnego. W tym okresie na drogach miasta i powiatu radomskiego doszło do 2 wypadków, w których 2 osoby zostały ranne oraz 20 kolizji. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości ponad 2,5 tysiąca osób i zatrzymali 6 nietrzeźwych kierowców. O wiele niebezpieczniej podczas świąt było na drogach województwa mazowieckiego. Doszło do 22 wypadków, w których zginęły 2 osoby. Przebieg wypadków był bardzo podobny zarówno w powiecie zwoleńskim, jak i szydłowieckim. Do wypadków doszło po zmroku. Kierujący samochodami osobowymi najechały na mężczyzn leżących na jezdni. Niestety nie zabrakło także pijanych kierowców. Na Mazowszu zatrzymano ich 128. Podczas akcji Bezpieczny Weekend Wielkanoc 2014 policja miała do dyspozycji śmigłowiec z Komendy Głównej. Udało się m.in. ujawnić pożar w Radomiu, pożar traw. Dzięki temu szybko ta informacja trafiła do Straży Pożarnej i strażacy ugasili pożar jeszcze przed jego rozprzestrzenieniem. W całym kraju, jak informuje Komenda Główna, w blisko 300 wypadkach zginęły 33 osoby. Zatrzymano ponad 1300 nietrzeźwych kierowców.